ogólnie można to podzielić na dwa. No, strasznie nerwowo na początku, totalnie spaprałem dwa pierwsze rzuty. Ledwo co udało mi się z tego wyjść, naprawdę wymagało to ode mnie sporego samozaparcia, takiej odporności psychicznej na pewno. Było bardzo ciężko, naprawdę byłem bardzo zestresowany po tych dwóch rzutach. Chciałem już w pierwszym bardzo daleko rzucić, nie udało się. W drugim to samo, poprawka i został mi trzeci rzut. Postawiłem wszystko na jedną kartę, rozluźniłem się, wykonałem w miarę poprawny rzut. No i konkurs zaczął się od nowa tak naprawdę od już tego wąskiego finału. I później to już tylko goniłem za medalem, widziałem, że jest blisko, ale no... Myślałem, że to wszystko fajnie się potoczy. Myślałem, że to wszystko będzie od początku, także rzucę 64, 5 metrów w pierwszym rzucie i będę powoli się rozkręcał i wchodził coraz mocniej w konkurs. No i niestety nie wyszło, ale wszystko dobrze się skończyło i jestem mega szczęśliwy i bardzo zmęczony. To jest medal z najważniejszej tegorocznej imprezy. Potwierdziłem to, że tak naprawdę no, jestem w stanie walczyć o te medale, że ten medal z Zurychu to nie koniec i no, bardzo dla mnie ważny konkurs, jeżeli chodzi o odporność psychiczną. Dałem sobie radę i no, aż ciężko mi uwierzyć, bo naprawdę już po dwóch rzutach byłem pełen wątpliwości. Na szczęście wszystko dobrze wyszło i no, sporo wysiłku mnie kosztował ten medal. Każdy konkurs rządzi się swoimi prawami, swoją pogodą i tak dalej, i tak dalej. W Moskwie odległość medalowa też 65, chyba 16, prawie identyczna jak teraz. No, poziom w tej chwili trochę się obniży ze względu tego, że nie ma Roberta Hartinga oczywiście, ale tak naprawdę no, ja traktuję ten konkurs bardzo indywidualnie. Smakuje ten medal na pewno o wiele lepiej niż jakbym po prostu w pierwszym rzucie to rzucił i sobie czekał i nikt mnie po prostu nie przerzucił. Tak jak na przykład było to w Zurychu, gdzie rzuciłem w drugiej próbie i tak naprawdę później się nie poprawiałem i nikt po prostu mnie nie przerzucił i byłem trzeci. Tutaj było zupełnie inaczej, było mega nerwowo, walczyłem do końca, każdy rzut to była no, niesamowita walka i wykrzesałem z siebie jeszcze taką odległość, która dawała medal. Jestem mega szczęśliwy i spełniony na pewno.